Chciałam wam, moi kochani, nagrać karty. Tia! To jest właśnie to. Poczekajcie, zrobimy powiększenie. Nie będzie nóżek statywu widać. To wszystko jest po prostu... O, 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 o! Jeszcze powiększenie. I niestety, Isiuniu... Ała! Dobra. To można zaczynać. Isia! Iśka! Isiunia! Isiuniuś! Jaki zacny widok. Zobaczcie. Marcinek, nie ciasto marcinkowe, czyli przekładanie jest bardzo gęsty, bardzo dobry. Karty tarota obserwują. I jak niedziela, to niedziela. Tradycji musi stać się zadość. Rozpoczynamy na słodko. Cześć, cześć. Witajcie bardzo serdecznie. Niedzielę mamy. Na grzyby jedziemy. Grzybów pewnie nie zobaczymy, ale to jest mało istotne. Pochodzimy po lesie. Zrobimy tarot w grzybach. Jest ładne słoneczko. Ma być ostatni dzień pogody, więc... Trzeba to wykorzystać, skorzystać. Który zjazd? Trzeci zjazd na no. Trzeba to skorzystać, wykorzystać, zadziałać. I jadymy. Także jeszcze się odezwę. A co oni w niedzielę nie śpią? Kocekami. Puszczę lasy, grzyby, znaczy grzyby. Zobaczymy. Wejszłam do lasu i oczywiście zamiast patrzeć na grzyby, to nagrywam. Ale trzeba tarota w lesie też zrobić, nie? Tak mi się wydaje. Są jakieś grzyby? Suchy grzyb. Ale suchy jak piorun, ale to w ogóle jest grzyb. Pewno jakiś trójak, o. Odwrócę się. Słodkie i wyjedzone grzyby. Także grzybów nie będzie, ale tarot na grzybach może być. Też piknie. Zobaczcie, jak sama przyroda prosi się o ładne zdjęcie. Tarot przy grzybku. Grzybek. I tarotek. I las. I co, jeszcze muszę tych żołędzi poszukać. Właśnie mi się przypomniało. Haha. A też macie tak, że już to czasem nie o grzyby chodzi, tylko o chodzenie po lesie. Czy trochę jakichś tam grzybów jest, ale żebym ja się na grzybach znała. Czy ja tu powinnam zerwać i zobaczyć, co mi powiedzą ci, co się znają? Czy jak? Jakieś grzyby tu są. Jak nie wrócę, to wiecie czemu. O, no coś tu rośnie, tylko blaszkowe. Podstawowa zasada, unikamy blaszkowych, jak się nie znamy na grzybach, a potem idziemy do grzybiarza, który i tak oceni. No ale tak, ale jest ładnie. Zobaczcie, jak ślicznie. Szumi, drzewa są i super. Ciekawe, czy się na gościu sfokusujecie. O. Nie będziemy mu tej sieci przerywać. Się dzieje. Mamy drzewa duże. No. I liście już szumną. Pod stopy ma. Co to jest za drzewo? Ja się pytam. To nie jest dąb. Ale wielkie. Co? Ręka. No. Coś to dąb jest. Dobra, no tu będą żołędzie, nie idziemy. Nie, tu to nie będzie. Nie ma żołędzi przy dębie. Nie przy tym. Nie przy tym. Przy innych są, przy tym nie ma. Wyjątkowy taki.
No i co? I mamy alejkę. Ale za to akcenty miejscowych są zacne. Teraz trzeba pozbierać żołędzie. No. Ma bonowe ludki. Dwa ładne znalazłam, reszta taka ładnie ładna. Wysuszona i nie ma czapeczków. Gdzie są czapeczki, ja się pytam. A tu się zadziewają zdjęcia do tarota w wędrówkach. Na takim dużym korzeniu. Ma bonowe ludki. Będą się też działy, więc pozbierane są żołędzie. O. I tło lasu. Super. No, z tego dębu ma bonowe ludki są. Jeszcze trochę za dużo liści żółtych nie ma, ale to już trudno. I korzenie są. Tu ładnie jest. A ja sobie siedzę na korzeniu. Aha. Przy dekoracji. Będziemy robić zdjęcia tarotowe. Telefony, wszystko działa. Tylko wiatr wieje, ale to nic. Wracamy w stare klimaty, ale tym razem dwa taroty. Na spacer wyciągnięte. Od czasu do czasu można. Kto bogatemu zabroni? A to jest ta parasolka. Bardzo fajny ten kwietnik. Taki mały skwerek, mała fontanienka. Ale zobaczcie, fajnie. Ta godzina, długie cienie. A jeszcze ciepło. Jestem na takiej fajnej ławeczce. Teraz wam pokażę. Proszę bardzo, w zielonościach. Bardzo fajnie, taka trochę nieumalowana, niedospana. Znaczy właśnie chyba przespana. Na tej zasadzie. Kaptur nieułożony. I dopiero robiłam zdjęcie, które możecie zobaczyć na Insta, z tarotem na głowie. No, mam tarota na głowie. Tak to wygląda. Ale dzisiaj pogoda bardzo fajna, bardzo ładna. Parę zdjątek mogłam porobić, kilka rzeczy, także fajnie. Jak to w niedzielę, niezbyt dużo do zrobienia może być, bo to i sklepy pozamykane i wszystko inne, ale odpoczynek po prostu, grzybów nie było w ogóle. No, pół grzyba nie było, znaczy trójaki były. No to chociaż zdjęcia są, ale normalnych grzybów nie. Ja teraz w ogóle dwa taroty na spacer wyprowadziłam. Ten i ten. I tak sobie działamy. O, jeszcze poruszę kasztany, poczekajcie. Zobaczcie. Moja noga z Harrym Potterem. Jeszcze poczekaj, mnie fokusuje. O, jest fokus, piękny. Będzie ładny, insta-friendly. Jeszcze tam jest cała garść. O, proszę bardzo. I żołędzie też nazbierane. No, także taki mały skwerek. A tutaj pod kasztanem siedzimy. Zacne latarnie. Nie wiem, czy będziecie słyszeć, ale z daleka są prytupajki. Idę w kierunku muzyki. Zobaczę, co za ludową zapodają. No i co? Mam jakiegoś rodzaju pikniki. A to co? Folklor. Idziemy zobaczyć. Tego jeszcze chyba nie mieliście. Powiedz mi, to są zakonnice z ichnie, nie? Ale jazda, tego jeszcze nie było. Oh,
zobaczcie widok na Księżyc, chciałam powiedzieć. Może, może znowu złapię statki kosmiczne. Fokus nie wiadomo na co. Sprość. Zrobiłaś zdjęcie? Nie, nagrywam. Cześć, cześć. Z powrotu do domu. Ha. Trochę pada, trochę zimno, 8 stopni, ale podobno ma wrócić lato, że miejmy nadzieję. A na razie co? Ładne krajobrazy solne, po deszczu czyściutko. Możecie popatrzeć.